W tym roku już po raz kolejny śpiewacie w Gniewie na Festiwalu Muzyki Gospel. Jakie to jest dla Ciebie doświadczenie? No, przyznam szczerze, że co roku to doświadczenie jest różne, jakkolwiek za każdym razem powiązane z tymi samymi treściami i to jest piękne. Myślę, że każdy rok jest wyjątkowy. W tym roku pojawiły się różne niespodzianki, jak na przykład ten koncert z Konińskim Chórem Gospel z Kubą Badachem. Bardzo miłe doświadczenie. W tym roku mamy również po raz pierwszy instruktora tańca, który pracuje z młodzieżą, z tym chórem dziecięcym. No i muszę przyznać, że to tak jakby się spełniały nasze marzenia, ale myślę, że też i plany Pana Boga, bo Pan Bóg łączy tutaj różnych ludzi ze sobą, ludzi tańca, muzyki, śpiewu, ale też i tych, którzy nie boją się przyznać do Pana Boga. Muzyka gospel to też wyznanie wiary. Jak udaje się Tobie właśnie wyznawać wiary poprzez śpiew i muzykę? No myślę, że to jest wspaniałe połączenie, że możemy właśnie w ten sposób wyrażać swoją wiarę do Pana Boga talentami, które tak naprawdę to otrzymaliśmy od Niego. Wiadomo, że każdy z nas stara się rozwijać te talenty i nad nimi pracować, ale mamy tego świadomość, że to wszystko pochodzi od Niego i to jest niesamowite, że tym darem, który mamy od Pana Boga, możemy Mu za to dziękować. Nie tylko za to oczywiście, ale myślę, że muzyka gospel jest wspaniałym połączeniem pasji do muzyki i pasji do Pana Boga po prostu. Od wielu lat także prowadzisz warsztaty muzyczne. Co najczęściej, najchętniej starasz się przekazać takim uczestnikom warsztatów? Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego że zazwyczaj staram się otwierać na Ducha Świętego i oczywiście przygotowuję się do warsztatów, przygotowuję wcześniej materiał, przygotowuję jakieś aranżacje wokalne odnośnie tego, jaki jest poziom grupy, która będzie wykonywać te utwory. Natomiast myślę, że chociaż czasem to jest trudne, ale dobrze jest zostawić taką przestrzeń dla Pana Boga, dla Ducha Świętego, żeby prowadził i żeby przekazywał nam wszystko to, co chce nam w tym czasie przekazać dobrego. Dałaś też na tym koncercie świadectwo osobiste o uzdrowieniu też Twojego syna. To chyba też ważne, żeby umieć też dziękować Panu Bogu tak oficjalnie przy wszystkich. To jest trudne, potrzebne? Jak najbardziej. Myślę, że w części psalmów, w pewnej części psalmów jest napisane, że mamy dziękować Panu Bogu za każdym razem, gdy okazuje nam swoją łaskę. Myślę, że to jest adekwatne także do dzisiejszych czasów. To nie znaczy, że psalmy, które powstały jakieś dawno już to nie znaczy, że one nie są uniwersalne, że nie możemy teraz tworzyć także naszych psalmów. Tak naprawdę jest to takie dziękczynienie właśnie Panu Bogu. Myślę, że jeśli naprawdę z serca chcemy Panu Bogu podziękować, to nie ma to znaczenia, czy opowiadamy o tym jednej osobie, czy jest to publiczność na koncercie. Nie wiem, czy trudne, myślę, ale jestem pewna, że warto. Jakie dalej plany i pomysły dla zespół Twój? No, plany są takie z zespołem troszeczkę takie wesołe, dlatego że w lipcu nagrywaliśmy materiał kolędowy, więc w czasie, kiedy na zewnątrz temperatura nie spadała poniżej 30 stopni Celsjusza, to my graliśmy dzisiaj w Betlejem Jezus Malusieńki, ale mamy nadzieję, że uda nam się wydać na te święta Bożego Narodzenia naszą drugą płytę. Będzie to właśnie repertuar kolędowy, znane tradycyjne polskie kolędy, myślę, że takie topowe, śpiewane przez nas wszystkich w domach, w troszeczkę innych aranżacjach. Będzie troszkę muzyki gospelowej, trochę muzyki etnicznej, troszkę takiej muzyki ze wschodu. No mamy nadzieję, że się spodoba i zapraszamy do śledzenia informacji na Facebooku. Na pewno zamieścimy taką informację, że płyta się już ukazała. Na zakończenie poproszę o pozdrowienie dla internautów i dla słuchaczy Radia Głos. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Głos. Gabriela Gąsior.